mamy takie zadanie. Znaleźć sprzężenie zespolone liczby 7 minus 5i. Jeżeli pamiętacie definicję sprzężenia, to to zadanie robi się trywialne. No bo liczba sprzężona do danej liczby zespolonej to jest taka liczba, w której zmieniamy znak części urojonej. Część urojona w wypadku tej liczby jest równa minus 5, czyli liczba do niej sprzężona będzie miała część urojoną plus 5, czyli będzie plus 5 razy i. No i to jest odpowiedź na to zadanie. Tak jak mówiłem, jest to trywialne. Przypomnę może, jak się oznacza sprzężenie przy okazji. Więc sprzężenie oznaczamy taką kreską u góry, czyli 7 odjąć 5i, sprzężone to będzie 7 dodać 5i. Sprzężenie to jest taka kreska u góry narysowana. No po co jest to sprzężenie? Po co się to w ogóle wprowadza, jak to jest takie trywialne? No to, jeżeli sobie przypomnicie film o dzieleniu liczb zespolonych, no to tam na przykład, jak również w poprzednim filmie o samym sprzężeniu, mnożyliśmy dwie liczby sprzężone do siebie i dostawaliśmy w wyniku liczbę rzeczywistą nieujemną. Dlaczego mówię dwie liczby sprzężone do siebie? No bo zauważcie, że sprzężenie ma jeszcze taką własność, że jak wezmę tę liczbę, którą dostałem, 7 dodać 5i, i ją sprzęgnę, no to co? No to dostanę znowu liczbę tę, która była, dlatego że muszę zmienić znak części urojonej, czyli napisać 7 odjąć 5i. Czyli widać, że jak sprzęgnę jeszcze raz, to wracam do tej pierwotnej liczby. Dostaję z powrotem tę liczbę, od której zacząłem, czyli podwójne sprzężenie powoduje, że wracamy z powrotem do tej samej liczby. Więc liczby są tak jak gdyby w takich parach, występują, że liczba i liczba do niej sprzężona, no to mówi się, że są do siebie nawzajem sprzężone. Dobrze, no to wykonajmy ten nasz rachunek, który tutaj mamy. No trzeba pomnożyć tutaj każdy z każdym, korzystając z rozdzielności mnożenia wzajemne dodawania. 7 razy 7 to będzie 49. 7 razy minus 5i to jest minus 35i. 5i razy 7 to jest plus 35i. No i jeszcze mamy plus 5i razy minus 5i, czyli będzie minus 25 razy i do kwadratu. No i jak to w każdym filmie o liczbach zespolonych bywa, przypominam, że i do kwadratu to jest minus 1, czyli będziemy mieli 49. Tutaj widzimy, że te wyrazy się odejmą, bo są przeciwnych znaków. No i mamy minus 1 razy minus 25, czyli plus 25, co daje razem 49 plus 25, to jest 74. Czyli rzeczywiście jak mnożymy liczbę zespoloną przez liczbę do niej sprzężoną, to dostajemy w wyniku liczbę rzeczywistą, w dodatku nieujemną. No to tak jak w ogólności to pokazywałem w poprzednim filmie, no to tutaj sobie przećwiczyliśmy to na przykładzie. No i to samo oczywiście dostalibyśmy, jakbyśmy zastosowali taki wzór z algebry, że jak mamy iloczyn sumy i różnicy, to jest różnica kwadratów. Więc jeżeli zastosujemy to do tego przypadku, który tutaj był, mamy 7 plus 5i, 7 minus 5i, no to właśnie jest suma i różnica, czyli możemy napisać, że to jest wtedy 7 do kwadratu odjąć 5i do kwadratu, czyli 49 odjąć 25 razy i do kwadratu. No i do kwadratu jest minus 1 i to powoduje, że tutaj zmienia się znak na plus, czyli mamy 49 minus 25 razy minus 1, bo i do kwadratu jest minus 1, plus 25, czyli podobnie jak poprzednio dostajemy 74. Jakby tego nie liczyć, wychodzi zawsze liczba rzeczywista nieujemna.